Laudetur Jezus Chrystus. Święty Cyryl Jerozolimski, jeden z takich bardzo starych doktorów Kościoła, napisał kiedyś, że szatan tak naprawdę dlatego znienawidził człowieka, ponieważ kiedy zobaczył pierwszych ludzi w raju, zrozumiał, że człowiek jest istotą powołaną do tego, by wzrastać duchowo, by się rozwijać, by dojrzewać. Chciałbym do tego nawiązać, wybierając fragment z dzisiejszego graduału, w którym czytamy: Sprawiedliwy zakwitnie jak palma. Takie biblijne obrazy mogą być dla nas czasami trudne, bo my oczywiście nie żyjemy w strefie klimatycznej, w której są daktylowce, no ale pewnie wszyscy daktyle widzieliśmy przynajmniej w sklepie. Otóż palma to jest taka roślina, która no nie tylko właśnie daje taką wielość owoców, ale także potrafi wyrosnąć nawet w bardzo trudnych warunkach. Jak Państwo popatrzą na to zdjęcie, no co tu widzimy, no tak naprawdę drzewo, które wydaje się po prostu wyrastać wprost z piachu. Oczywiście z palmami kojarzymy też oazy. No to jak powiedziałam, owoce pewnie widzieliśmy wszyscy, a kwiaty, proszę spojrzeć na zdjęcie, tak? To miał na myśli psalmista, tą obfitość, te kiście tych kwiatów, tak? Z których oczywiście potem będą owoce. I proszę spojrzeć tutaj na zbliżenie, jakie te kwiatki są śliczne, tak? Kwiat w ogóle jest czymś, co jakby kojarzy nam się z takim otwarciem. Te płatki, no, praktycznie zawsze są mniej lub bardziej rozchylone. A my dzisiaj trochę żyjemy w takich czasach, gdzie jest masa ludzi jakoś takich zamkniętych, zasklepionych w sobie, takich, którym się wydaje, tak, że w ten sposób będą szczęśliwsi, że będą mieli lepsze życie. Tymczasem my powinniśmy właśnie przyjąć taką postawę, jaką tutaj wychwala psalmista, tak? Czyli właśnie rozkwitać, nawet w trudnych warunkach, na tej naszej pustyni rzeczywistości. Bo przecież łaski Bożej nam nie zbywa, tak jak wody nie zbywa tej palmie, którą zobaczyliśmy na tym zdjęciu z pustyni. Pomyślmy więc dzisiaj o tym, na ile nasze czyny przypominają te piękne kwiaty, które widzieliśmy na palmie. Pomódlmy się słowami graduału. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie w domu Pańskim, by głosić z rana Twoje miłosierdzie, a wierność Twoją nocami. Alleluja, alleluja. Błogosławiony mąż, który boi się Pana i wielką radość znajduje w Jego nakazach. Potomstwo Jego będzie potężne na ziemi. Dozna błogosławieństwa pokolenie prawych. Zasoby i bogactwa będą w Jego domu, a hojność Jego będzie trwała zawsze.